Pora na obiad! Zobaczcie, co mam na obiad. Smajslu je owoce, no i też je hamburgera. Haha, ja lubię hamburgery, a wy widzowie lubicie hamburgery z frytkami. Zobaczcie na to. Są też tam frytki, mam też boczek elegancki, piękny. O, jak pachnie, normalnie będzie żarełko. Jeszcze mam do tego serek, dobijam kalorie. Dzisiaj 5000, normalnie będę ważył ze 100 kilo. Hoho, taki smajslu jest grubiutki, nie? Później zrobię sześciopak, ale to na lato. Jeszcze mamy wiosnę. Na lato zdążę. Jemy hamburgerka, a wy widzowie możecie zjeść łapeczkę. O, kliknijcie łapeczkę, kto by chciał. Pamiętajcie, każda jedna łapeczka w górę to jest jeden owoc więcej. Jedna kaloria więcej dla Smajslowa. Zróbcie, żebym był gruby. To będę jadł, cały czas będę jadł. No i też zostawcie subika tutaj na patelni, macie subskrypcję. Podgrzejcie subskrypcję, kliknijcie. Każda subskrypcja podgrzewa więcej subskrypcji. No dobra, weźmy sobie boczek elegancko. Biorę sobie do żarcia. Boczek, zaraz to wszamiemy wszystko. Mam hamburgerka. Burgerka, patrzcie, mamy boczusiek, mam serek, a zaraz będzie jadło. Zaraz będę tak wszamał, że chopie, bierzemy sobie też owoce, a wy widzowie też możecie zabrać u mnie koszulki i bluzy, jakbyście chcieli, z mojego sklepu. Słuchajcie, wpadajcie, zobaczcie, smajsłukruk.pl, to jest mój sklep z gadżetami, koszulkami, poduszkami, naklejki, naprawdę mam sporo rzeczy, smycze, breloki, zobaczcie, dużo rzeczy. Smajsłukruk.pl, zapraszam was na mój sklep. Dobra, okej, jemy teraz owoce elegancko. Dobra, pora obiadowa zakończona, idę teraz przed komputer, będziemy siedzieć. Nie biegamy, ja muszę tyć. Siadamy sobie elegancko i pracujemy na laptopku. Ktoś tu szedł? Ej, zaraz, ktoś przyszedł. Mam gości, kto to? Ej, zaraz, zaraz, ale ja nikogo nie zapraszałem. Ej, o co chodzi? Zaraz, zaraz, co tu się dzieje? Halo, policja? Ale ja to było moje jedzenie, to wszystko było moje, nie kradłem jedzenia. Co? Oni mi przyszli, pewnie, że za dużo zjadłem. Dobra, oddam wam jedzenie, macie, to naprawdę nie chciałem tyle jeść, przepraszam, mam, oddaję. Dobra, a może oni po jedzeniu, co, kiwogą, to nie o jedzenie chodzi? A o co chodzi, panie? Dwóch policjantów do mnie przyszło pod chatę. Dzień dobry, zapraszamy za nami. Co? Mam iść za wami, za policjantami? Ale ja nic nie zrobiłem, naprawdę jestem niewinny, tylko jadłem sobie serek i moje patatui. Tu mam takie patatui, jadłem se. To moje jest, to ja gotowałem, nie kradłem. Nic nie robiłem, widzę, serio. O nie, oni proszę wykonywać polecenia. Dobra, muszę iść za policjantami. Gdzieś oni chcą mnie zaprowadzić, a ja nie wiem gdzie. Robi się ciekawie, no to idziemy za nimi. Okej, biegniemy, szybciutko. Dokąd oni mnie zaprowadzą? Robi się ciekawie, oglądajcie do samego końca. Oni mnie prowadzą prosto. Jeden z tyłu idzie za mną, drugi z przodu. Pilnują mnie, idziemy dalej. Co, oni mnie prowadzą do lasu? O nie, ale w lesie tam nic nie ma, dlaczego ja mam iść? O, chyba, że do McDonald's! Do restauracji, dobra, ja zgłodniałem, tu idziemy se na obiad. Mój drugi obiad, ja lubię maka. Panie, mogę pójść na maka? Kiwa głową, że nie. Czemu? Drugi obiad zjem. Nie, mówi, że nie, chyba nie, nie. Dobra, nie, to nie, ja już miałem chęci na drugi obiad. Dobra, to może lepiej tyle nie jedzmy. Idziemy teraz do lasu. Ej, zaraz, co tu jest? Co to w drzewie jest? Ej, patrzcie, jakie wielkie drzewo. Wielkie drzewo, a w środku więzienie? Co jest grane? To jest tajne więzienie małe, teeny. Jakie? Czekaj, coś tu napisali. Proszę wejść za nami. Co? Jak mam wejść? Nie rozumiem. Ej, co jest? Ten policjant się zmniejszył. Patrzcie na to. On wskakuje do środka jako mały. Ej, co jest? Widzicie go? On próbuje wejść. A drugi stoi, się patrzy. Za czym, patrzcie, ten policjant próbuje wejść. Wszedł do środka. Zobaczcie, policjant jest w małym więzieniu. Co jest grane? Ej, i drugi też idzie tam. Ej, dobra, to ja też mam. Patrzcie, weszli mali policjanci. Zapraszają mnie do środka. Najmniejsze więzienie w Minecraft. Takiego jeszcze nie widziałem. No dobra, no to tak w takim razie, okej. Ale co ja mam teraz zrobić? Ja się nie zmieszczę, jestem za duży. Halo, halo. Za duży jestem, halo. Ej, co się stało? Zmniejszyli mnie. Ej, jestem mały, o nie. Jestem więzień mały. O, co oni mi zrobili, o najgorzej. Ej, nie mogę. Nie mogę wskoczyć, mam problemy. O, wskoczyłem, jestem. O, jestem w więzieniu, najmniejszym. Nie, wypuśćcie mnie stąd. Nie chcę tu być, to jest najmniejsze więzienie. Ale mi się kręci w głowie. Gdzie ja jestem? Co? Ej, to więzienie jest większe?
Jesteśmy w więzieniu! Ej, to jest najmniejsze więzienie! Jesteśmy w środku tego! Jak tu wygląda? I dookoła jest drzewo, patrzcie! Więzienie w drzewie! Najmniejsze! Wow! Ale ja chcę z powrotem! Ja chcę z powrotem! Wypuśćcie mnie, nie! No wypuszczajcie mnie, ja nic nie zrobiłem, jestem niewinny! O nie, oni nie chcą mnie wypuścić, będą mnie teraz pilnować. Zostałeś aresztowany! O nie, jestem w tajnym więzieniu, zaaresztowany przez dwóch policjantków. Czekaj, tu są jacyś policjanci. Policjantki? Cześć, nazywam się Krystian. Nie mogę rozmawiać z policjantką! No dobra, a może ty? Cześć, miło mi cię... Dobra, nie, to nie. Dobra, chciałem tylko chwilę pogadać z dziewczynami, policjantkami. Dobra, nie, to nie. Okej, napisał coś. To będzie twoje mieszkanie nowe. Co? Ja tu mam zamieszkać w więzieniu? Ale ja nic nie zrobiłem. Za co wyrok? Przecież ja tylko jadłem, gotowałem. Tutaj czas na toaletę. O nie, ale nie chce mi się do toalety na razie. No nie, ja mam iść, mam się wykąpać, ale jestem czysta, się kopa... Śmierdzę? No dobra, to pójdziemy, okej. Oni mówią, że śmierdzę, muszę się wykąpać. No idziemy do toalety. Wchodzimy do toalety więziennej. O nie, jaki tu syf, fuj! Jaki ten prysznic jest brudny! Pajęczyny wielkie, jakie duże pajęczyny tu są! O nie, jakie to jest syfiasta toaleta, tu mam się wykąpać? No nie, serio? Ale tu nawet wody nie ma, co to jest? Ja muszę wejść, patrzcie jak tu brudno, jak tu syfiasto, jestem teraz w brudnej toalecie, no nie. Ej, ale tu wody nie ma, jak ja mam się wykąpać, halo? Wody zabrakło, czy ktoś ma wodę jakąś, ale czystą? No nie ma wody, jak tu nie działa w ogóle, to jest pajęczyna tylko. No nie, o, wyrzucił mi, to jest woda, czekaj, uwaga, wylewa. O, co to jest, to nie, to jest brudne, o nie, w tej wodzie mam się kąpać, co to jest za woda? To jest najgorsze tajne więzienie, fuj, nie, ty nie, jeszcze go bardziej będę brudzący, śmierdzący. A tutaj mamy, tu nawet nie ma czystej wody, tu brakuje, o, tu jest woda. Ale tutaj taka, no w miarę, do raku myję sobie rączki, umyłem chociaż ręce, jeden plus. Okej, dziękuję za taką toaletę, ja już stąd wychodzę. Nie chcę takiej toalety. Ej, wiecie co? Zgłodniałem. Macie coś do jedzenia czy coś? Pokażę ci twoją celę. Aha, teraz moja cela. No dobra, a będę mógł później zjeść? Obiecacie? Nie będę mógł jeść, no nie. Ale tam coś widzę. Ej, tam jest jakaś stówka, patrzcie. O, coś tu jest. Ej, tam jest kuchnia, dobra. A to zaraz przyjdziemy. Okej, dobra, no to w takim razie idziemy do celi. Idziemy do mojej celi, chcą mnie zaprosić, ale ja jestem niewinny. Nie wiem, dlaczego ci policjanci mnie uwięzili w najmniejszym więzieniu. Dobra, idziemy w takim razie. Musimy pójść do celi, ale teraz do... coś tutaj mają, patrzcie. Ej, tu jest coś, wow, jakaś tarcza? Ej, patrzcie, co tutaj mogę, mają. Ucieknę im szybko. Szybko uciekam. Dobra, ej, tutaj coś jest. Wow, jaka cela. Ale brudna, ale brzydka. Co za cela jest? O nie. Co, ja tu mam wejść? Nie, serio? Nie, ja do takiej celi nie wchodzę. Nie, ja chcę inną celę. Nie, oni mnie wpychają. Wpychają mnie. Co to za cela? Co to za koleś? O nie, ile tu jest brudu. Ja mam na tym spać? Ej, to jest siano. To nie jest normalne łóżko, tu nie ma materaca, jak ja tu spać. Ej, co tutaj mamy jeszcze? Węgiel, jaki tu brud, pajęczyny, deski jakieś, kość? Nie, naprawdę? To jest jakaś kość. No nie, wszystko jest syfiaste, brudne, nawet tutaj drzewo jest niedopalone, więc ja mam taką celę słabą. Trafiłem na bardzo słabą celę, mam problem. Napisał, powodzenia, za niedługo będzie obiad. Okej, zaraz będzie obiad, więc czekam, no postarajcie się szybko, za ile to obiad ten będzie. Zobaczmy, tutaj w piecu nic nie mam, jest pusto, więc tu nic takiego nie ma, jest wszystko słabe. Wypuśćcie mnie, ja już chcę obiad, no. Mogę pójść już? Możemy pójść? Okej, kiwa głową, że tak, dobra, to idziemy. Idziemy teraz na obiad, trochę zgłodniałem, więc chętnie by się przydało, żeby coś zjeść. Dobra, idziemy teraz na obiad, ale tutaj mamy jakieś boisko fajne, wow. Dobra, schodzimy na dół, idziemy teraz dokąd? Tutaj mnie prowadzą, okej, na stołówkę. Idziemy na stołówkę w takim razie. Zobaczmy sobie. I jakieś tutaj jest. Ej, patrzcie, to... O nie, co to za zupa? Zupa, ej, wodorosty? Nie, o fuj, jaka niedobra zupa, co to są za zupy jakieś brązowe? Nie będę tego jadł, dajcie mi normalnego kurczaka. Ja chcę kurczaka, kurczak chcę. Chcę kurczaka, kurczak. No nie, dostałem zupę grzybową.
Ja nie lubię grzybów, no. Nie, najgorsze jedzenie. Dobra, już nie jestem głodny. Podziękuję za obiad. Ej, patrzcie, że tu z tego się dymi w ogóle. Nie, nie chcę z tych grzybów. Co to jest? Nie, oni jakąś trawę dają. Dobra, już podziękuję za taki obiad. Będę głodny. Ale tych celi jest naprawdę dużo. Patrzcie, tu jest jedna, druga. Ej, mnóstwo jest celi. Tylko czy ja jestem tutaj samotny? Bo te cele są puste. Patrzcie, jedna cela pusta, druga też, trzecia też, te cele są puste. Czekaj, on coś mi macha. Chyba każe, żebym poszedł za nim. Dobra, idziemy. Tu mamy jakieś fajne boisko. Dobra, idziemy dalej za tym policjantem. Tu patrzcie, cela jest pusta. Ej, tu ludzi nie ma w ogóle. Wszystkie cele są puste, widzicie? Dobra, dziwne, że te więzienie jest takie puste. Dobra, idziemy dalej, ale tu... Patty! Smile? Co ej, ty tu robisz? Patrycja w więzieniu! Ej, Patty, to ja, Smile! Cześć! Znalazłem Patty! Cześć, Patty! Dawno cię nie widziałem! Gdzie ja ciebie tyle... też! Gdzie ty tyle byłaś tutaj w więzieniu? Serio? Tak, jestem tutaj od 5 dni, trzymają mnie. 5 dni? Patrycja jest w tym więzieniu tajnym! No nie! Naprawdę aż 5 dni cię tu trzymali? Tak, i czuję się tu samotnie. Dobrze, że chociaż ktoś znajomy, że ty jesteś. Okej, super, dzięki! Cześć! Ale naprawdę dawno cię nie było. Ja, ale się stęskniłem. Przytulę ciebie, przytulę. No ja okej, tulimy Patrycję. Nareszcie się spotkaliśmy, nareszcie. Buziak. Jest super, ale o, niestety jesteśmy w więzieniu. Musielibyśmy się stąd jakoś wydostać, ale nie wiemy jak. No dobra, tak, dobrze ale by było Patrycja, się wydostać. Jaką ty masz celę ładną. Ej, oni o ciebie zadbali. Patrzcie, Patrycja ma kuchnię, ma lodówkę, ma mikrofale, ma łóżko, ej, nawet ciuchy. Co jest ta Patrycja? Ja sobie tutaj mogę zrobić lepiej? Chociaż jedzenie, bo tam w stołówce jest okropne żarcie. No oni mnie tam dali, ty masz lepszą celę, lepszą ode mnie, ja się na to nie zgadzam. Ej, protest, ja chcę Może lepszą celę. Może będziesz mógł ze mną być. Czekaj, napisali, zapraszamy na rozrywkę, będziemy grać w grę. Co? Jaką grę? Ej, oni nas zapraszają, ale gdzie teraz idziemy? Dobra, musimy pójść teraz się słuchać policjantów. Zapraszają nas na jakąś grę, co to za gra będzie? Wow, piłka? Ale to nie jest piłka do kopania, to jest piłka do siatkówki. Ej, co jest? Mamy rzucać tą piłką? Ale o... co, do siebie mamy to rzucać, czy Ej, co? Ej, to będzie właśnie tak. Mamy trafić w bramkę. Będziemy grać na policjantów. Ej, Patty, musimy o, to nie. wygrać. We dwójkę, normalnie na dwóch policjantów. Będzie ja ciężko. Ja nie lubię w to grać. Pobawcie się, póki możecie. Dobra, to teraz tak. A co jak przegramy? Co się stanie, jak przegramy? Właśnie, ej, co będzie, jak my przegramy? Musimy się dowiedzieć. Na pewno będzie coś. No, albo, no, żeby nie było. Lepiej jakbyśmy wygrali. Napisał, nie będzie jedzenia. O nie, nie dostaniemy jedzenia, jak przegramy. No dobra, no to w takim Ale razie spoko, gramy. Ja mam tam przechowane trochę jedzenia. Dobra, Patty, rzucam ci piłkę, zaczynamy mecz. Uwaga. Ale co tam policjant siedzi? Halo, przecież 2-2 jest. A to jest piłka ręczna, czy co? Nie wiem, dobra, rzucamy, uwaga. Rzucam ci, Patty, podaję. Łap, szybko, łap ją. Rzucaj mi, szybko. Mam, rzucam do bramki. Jest, celnołem. Jest 1-0 mamy, 1-0. 1-0, dobra, ja teraz bronię teraz tu. Teraz oni, patrzcie jak sobie podawają. Okej, 1-0 dla nas, dobrze. Idą, uważaj Patty. Rzucają. Patrzcie. Przejmij piłkę! Zaraz, o nie, uważaj, rzucają. Mama, nie, on się, uważaj! Nie! Trafił. Dobra, no to w takim razie jest 1-1. Dobra, teraz podaj Patty, musimy my strzelić. No dawaj. Okej, mam piłkę. Patty, łap, Patty, z tyłu. Uważaj. Rzuć. Mi. Wow, Patty sama strzeliła. Dobra, cofnij się szybko, Jest 2-1 dla nas. Okej, ostatni teraz gol. Uwaga, podają sobie więcej podawań. Musimy więcej podawań. Uwaga. Szybko, biegnę. Nie, wziął. Szybko. Moje celem! Jest celem! 2-3-1, wygraliśmy. Ale ich robimy, jest, fine. Dobra, jest 3, dobra, to do 3 graliśmy, tak czy nie? No, on się wkurzył, od razu postawił piłkę, okej. Dobra, wygraliśmy w piłkę, właśnie z policją. Tak naprawdę. Dobrze, daliśmy radę, na szczęście się udało. Piąteczka. Piątka, Patty. Dobra, teraz co będzie dalej? Zobaczmy. I tak jedzenie będzie. Co? Jak nie będzie jedzenia? Przecież wygraliśmy. O nie, oszukali nas. Dobra, co będzie dalej? Uwaga, idziemy teraz za nimi. Zobaczmy, dokąd nas doprowadzą. Idziemy teraz do góry. Co tutaj będzie? O nie, kolejna gra. Ej, tutaj mamy tarczę.
I tutaj jest łuk. Ej, teraz będziemy strzelać z łuku. Robi się ciekawie. Ale patrzcie, do jakiej małej tarczy. Tam jest taka malutka tarcza naprzeciwko. Musimy do niej, wyrzucili nam tutaj strzały i musimy do niej trafić. Okej, tutaj jest ta linia. On nas pokazuje, patrzcie, pokazuje, będzie strzelał. Okej, strzelił. Nie celną. Policjant, zawodowiec niecelną, masakra, tragedia. Nie no, śmiechu warte, policjant, który niecelną dotarczy. No dobra, no to okej, to pierwszy ja zaczynam wtedy. Uwaga, dobra. Ja pierwszy zaczynam i celuję, pół poleciało, prawie, patrz u górę, teraz Patty. Dobra, tutaj trzeba Patty, dawaj, teraz uwaga, gdzie Patty celnie, patrzymy. Wow, ej, nieźle Patty celno. A teraz policjant, dobrze. Tylko to weźmy, zbierajmy te strzały. Dobra, policjant, raz, policjant, policjant niecelną. Dobra, to teraz kolejny policjant, drugi policjant, który tutaj stoi. Uwaga, biegnie. Zobaczmy, tutaj ma łuk i strzałę. No i teraz będzie on celował. Halo, no, ej, łuku nie masz? Halo, nie masz łuku? Ej, dobra, już ma. Uwaga, uwaga, patrzymy policjanta teraz i, wow, policja teraz ja, teraz moja kolej, uwaga, czy ja celę lepiej? Uwaga, i leci, puu! Jak prawie najlepiej, zobaczcie, to moja, jak blisko środka, teraz Patty. Uwaga, Patty celuje i teraz, jak blisko, co jest? Teraz policjant i teraz moja będzie kolej. Uwaga, policjant, jak celnie, teraz patrzymy na policjanta, czy będzie środek? Prawie, no, teraz moja kolej, proszę zebrać, teraz moja kolej, stoję na linii, stój, proszę zebrać te, zebrać, uwaga, teraz ja celuję, 3, 2, 1 i... Czekaj, jeszcze raz. Jak środek prawie. Dobra, okej. Ciężko jest ogólnie. Co dalej robimy? Już tutaj strzeliliśmy, ale co dalej będzie, nie? Po tej rozrywce. No właśnie. Panie, co dalej? Ej, chodź, zakradniemy się. Ej, dawaj. Może, Patrycja, mam plan. Ucieknij, oni za tobą pobiegną, a ja pójdę do góry, dobra? A po co do góry pójdziesz? Tak, a ty uciekaj na dół. Tak. Dobra, idę. 3, 2, 1. Ej, Patty ucieka, panie policjancie, Patty ucieka, dobra. Ja idę, szko, idę do góry, dobra, wspinam się, gdzie jestem? Ej, tu są jakieś drzwi, ja nie mogę przejść, nie mam dźwigni. O nie najgorzej, nie mogę przejść. Jak co zrobić, nie mam dźwigni. Dźwignia, jest tu jakaś dźwignia? Dźwignia, jak ty weź? Czekaj, wezmę to. Zapali mnie! O nie, dobra, ja już się spinam, czekaj, może tutaj wejdę jakoś. Wejdę tam czy nie wejdę? Uwaga, czekaj, tu drabinka, wskakuję. Okej, wspinam się, jestem na górze, ale nie dookoła, jest wszędzie ten. Jest szkło, wybiję to, przebijam szkło. Okej, i wchodzę do środka. Nie, to jest zamurowane. No, może tędy. Wszedłem. Ej, tu jest jakiś ptak, orzeł w ogóle, co to, orł jakiś? Ej, patrzcie, tu mają ptaka. Wchodzę do środka. Jestem w biurze policjantów! Wow! Jak oni tu mają? Patrzcie na to, co oni tutaj robią! Jakie komputery, jaki sprzęcior mają, jaki telewizor wielki! Jestem w biurze policjantów! Ej, Patty, gdzie są policjanci? Ej, Smiley, jeden poszedł gdzieś, chyba szybko, za tobą szukają cię! Ja piszę, okej. Smiley, za co przewiniony? Smiley, skasuj, uwaga, kasuję Smiley'a! Okej, nie wiem, czy się skasował. Gdzie oni są, Patty? Nie wiem, jeden poszedł, jeden jest ze mną, drugi poszedł chyba po ciebie. Dobra, teraz szybko wpisuję, skasuj Patty, czy ja zdążę, bo oni idą. Ja muszę skasować nasze nazwiska, muszę skasować nasze imienia. Dobra, czy ten policjant tutaj idzie? Nie. Patty, mów jak coś. Dobra, poszedł wpisuję, drugi, też wpisuję. Chyba cię szukają cię. On tu zaraz będzie poważnie. Właśnie szybko tutaj wpisujmy, uwaga. Klikam, czekaj. Nie, policjant tu jest. O nie, zdążyłem usunąć, nie. Ała, dobra, już schodzę. Nie zdążyłem usunąć, niestety nie dałem rady, nie usunąłem. O nie, najgorzej. Teraz panie policjantki mnie trzymają. O nie, dobra, no to wychodzimy. Patrzcie, to jest to całe wielkie więzienie, jakie ono jest gigantyczne. Tajne, najlepsze więzienie w Minecraft. Ale co będzie dalej? Jestem uwięziony z Patty w tajnym więzieniu. Co my zrobimy w tak gigantycznym więzieniu w drzewie? O nie!